wydaje mi się, że w VPN nie ma aspektu pracy z .NET-em, którego by nie można było doświadczyć. Wiem, że są projekty realizowane w technologiach, w starszych wersjach .NET-a. Tak? Mamy też, na przykład mój projekt jest w najnowszej wersji .NET-a Core, co też powoduje, że możemy się mierzyć ze wszystkimi konsekwencjami, nie wiem, może jeszcze braku dojrzałości tych technologii, no, ale to powoduje, że można się uczyć tych najnowszych rzeczy. To, co jest fajne w moim projekcie, to, co mi się akurat podoba, to jest to, że my staramy się... Znaczy, projekt jest napisany raz, że w bardzo fajnej architekturze, dwa, że staramy się trzymać wszystkich dobrych praktyk, dobrych wzorców, to też jest mocna strona FP, to, że jednak mamy zdefiniowane dobre praktyki tworzenia oprogramowania, to, że mamy jakiś pipeline CI/CD, to, że mamy code review, to, że mamy strategię branchowania, to, że robimy te wszystkie rzeczy, które się powinno robić w dobrze prowadzonych projektach, to jest po prostu standard, nikt się temu nie dziwi, to, że mamy QA-ów, że nasi QA nie są tylko klikacze, którzy testują manualnie, ale znają się na automatyzacji testów. Także to wszystko sprawia, że jednak to nie są takie po prostu projekty, które się pisze gdzieś tam na kolanie, tylko to są po prostu profesjonalnie tworzone projekty. Pracujemy w Scrumie, czyli tak naprawdę staramy się ten proces nasz dostosowywać pod nas, wprowadzać jakieś ulepszenia. Pracowałem w dwutygodniowych sprintach. Tak naprawdę wspólnie podejmowaliśmy decyzję o tym, co będziemy robić, jak to będziemy robić. Wspólnie wskazaliśmy, gdzie jesteśmy i wspólnie reagowaliśmy na to, jeżeli było jakieś zagrożenie, na przykład, że nie wyrobimy się do końca sprintu. Zawsze po tych dwóch tygodniach jest wymiana zdań, jest taka burza mózgów, co możemy zrobić lepiej, co poprawić. Mamy codzienne spotkania daily. One są akurat w naszym przypadku przeprowadzone na Skype'ie, jako że nasz zespół nie składa się tylko tutaj z osób we Future Processing, a są w tym zespole także osoby z Stanów, z Indii, z Holandii. Rozmawiamy, co ktoś zrobił ostatnio, kto z czym ma problem, kto może z czymś pomóc. Pewnie każdemu programiście zaczyna się nudzić i chciałby się nauczyć czegoś nowego. No i akurat w FP nie jest to dużym problemem, bo są mechanizmy, które umożliwiają bardzo łatwą zmianę tych projektów. I tak naprawdę w każdej chwili mogę powiedzieć, że, bo tak mi się wydaje, że mogę po prostu znaleźć sobie inny projekt i mieć prawo do wyboru. Wystarczy kliknąć w specjalny kafelek w naszym intranecie i w ten sposób zainteresowana osoba daje znać nam, czyli rekrutacji. Dla mnie największym benefitem jest atmosfera, która panuje w firmie. Czyli to jest, ja pracowałem w korporacji, która była bardzo usztywniona, miała wiele procedur wewnętrznych, i był dosyć, w zasadzie był bardzo duży podział funkcyjny i wydawało mi się, że ludzie po prostu żyją i pracują według jakichś konkretnych ról. Natomiast tutaj jest tak, że można się spokojnie dogadywać, że są osoby, które są lepsze w jakiejś jednej dziedzinie, w drugiej dziedzinie, nie ma takiego stricte podziału, zawsze można się lekko powymieniać tym, co kto robi. Można się nauczyć i spokojnie porozmawiać na każdy temat w zespole z naszymi liderami. Też kontakt jest taki bardzo otwarty, są bardzo pomocni i w zasadzie pomagają w tych kwestiach zawodowych i można normalnie pogadać o swoich innych problemach. Jeżeli chodzi o oddziały, które wspomagają produkcję, to też wszystko jest takie delikatne, przyjemne i nie jest jakoś super proceduralne. Więc to jest taka rzecz, która dla mnie jest ogromnym benefitem. Z benefitów to od pierwszego dnia pracy oferujemy prywatną opiekę medyczną, możliwość rozwijania kompetencji językowych poprzez darmowe konwersacje albo udział w takich regularnych kursach językowych. Głównie jest to u nas język angielski, ale też pojawiają się inne języki. Oferujemy również pakiet relokacyjny dla osób, które chciałyby się tutaj przeprowadzić w okolice Gliwic. Jest to kwota w wysokości 7 tysięcy złotych. Mamy tutaj w naszym kompleksie FE Parku Progress Bar. W skład Progress Baru wchodzi restauracja, siłownia i takie nasze mini spa. W piątki możemy korzystać właśnie z darmowych obiadów. Jest to też fajna okazja, żeby się zintegrować z zespołem.
W ofercie mamy również przedszkole, fantastyczna przygoda. Także dla wszystkich rodziców może to być fajne rozwiązanie. Co roku planujemy swój rozkład szkoleń na kolejne 12 miesięcy. Jeśli chodzi o .NET, to w zeszłym roku odbyło się 15 edycji szkoleń właśnie w samym .NET-cie. Przykładowe tematy tych szkoleń to wprowadzenie do .NET Core albo ASP.NET Core Deep Dive. Ja osobiście uczestniczyłam w 4 szkoleniach do tej pory i aktualnie stwierdziłam, że zapiszę się na certyfikat. Można się uczyć od ludzi, którzy są naprawdę bardzo dobrymi ekspertami w tej technologii. Dla mnie super jest biblioteka, którą mamy, czyli książki, których przebywa cały czas i które można w danym momencie sobie wypożyczyć. W bibliotece jest też dział planszówek, także też można sobie na weekend do domu pożyczyć. Każdy zespół w FP ma swój własny budżet na integrację i można robić w ramach tego bardzo ciekawe rzeczy. Na przykład mój zespół niedawno był na paintballu, różne zespoły jeżdżą na go-karty. Co tylko sobie człowiek wymyśli? Gramy w coś. W każdym projekcie jest to coś innego. W pierwszym moim projekcie to był bilard, piłkarzyki. W kolejnym projekcie graliśmy w Quake'a. To jest kilkuminutowe rozgrywki, ale każdego dnia te kilka minut zawsze pomaga się zintegrować. Teraz obecnie to jest soldat. Jest możliwość pracy zdalnej. Są elastyczne godziny pracy. To nie jest taka standardowa firma, to znaczy patrząc z zewnątrz myślisz sobie, okej, duża korporacja, 1000 ludzi, na pewno wszystko jest takie ustrukturyzowane już, ta firma ileś lat istnieje na rynku. To tak naprawdę ja mam wrażenie, że liczy się człowiek, czy w kadrach, czy w szkoleniach. Tak naprawdę to są ludzie, którzy są otwarci na to, żeby ci pomóc, a nie tylko na to, że oni się trzymają swoich jakichś takich ram, a ty jesteś po prostu jednym z wielu. I to, co mnie zawsze zadziwia, jak przychodzę do kadr po jakieś tam rzeczy, to dziewczyny kojarzą imiona, nazwiska, projekty. To jest dla mnie, jestem po prostu w szoku, bo mając tyle ludzi i tyle, no tyle umów, podejrzewam sobie, co one podpisują, czy tam rzeczy, które załatwiają biurowych, to jest dla mnie po prostu niesamowite. Szacunek do pracownika, do czasu pracy. Pracuję 8 godzin, jeżeli jest potrzeba zostać dłużej, to nie ma problemu. Ale też nie ma takiego naciskania na nas, że trzeba zostać i tak dalej, że to wszystko po prostu wychodzi jakby tak naprawdę od pracownika, bo mamy dobre relacje, więc sobie pomagamy, a nie na takiej zasadzie, że ktoś nam coś każe. Proces rekrutacji na stanowisko programisty .NET składa się ze spotkania. Spotkanie odbywa się albo u nas w siedzibie, w biurze w Gliwicach, albo zdalnie przez Skype. Podczas spotkania rozmawiamy o dotychczasowym doświadczeniu kandydata, o motywacji, oczekiwaniach, sprawdzamy również poziom języka angielskiego i oczywiście kompetencje i wiedzę techniczną, ale tu już stary przejmuje rekruter techniczny.